Są szczegóły pogrzebu Tomasza Knapika. Rodzina apeluje o datki pogrzeb Tomasza Knapika. Gdzie i kiedy się odbędzie? Tomasz Knapik zmarł 6 września. Jego syn, dziennikarz Faktów, Maciej Knapik, podał szczegóły pogrzebu. Popularny lektor odszedł we śnie, nad ranem. Jego syn w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych napisał, że od ponad 2 miesięcy walczył z ciężkim kryzysem chorobowym. Rodzina i przyjaciele mieli nadzieję, że uda mu się pokonać chorobę. Niestety, Tomasz Knapik zmarł w poniedziałek. Pogrzeb Tomasza Knapika. Gdzie i kiedy? Maciej Knapik przekazał, że pogrzeb jego ojca odbędzie się 13 września o godzinie 13 w domu pogrzebowym na Wojskowych Powązkach. Odprowadzenie do grobu na Starych Powązkach nastąpi o 14.30 sprzed bramy 4KW198-41. Knapik poprosił, by żałobnicy nie kupowali kwiatów. Zamiast tego wpłacili datek na rzecz rodzin ewakuowanych z Afganistanu. Jeśli przyjdziecie, proszę rozważcie, by zamiast kwiatów, wpłacić datek na uratowanych ostatnio nieszczęśników. Jeśli nie możecie być z nami, też warto im pomóc, wyjaśnił. Dodał link do zrzutki prowadzonej przez Fundację Humandot i Fundację ICAT. Przedstawiciele tych organizacji zbierają środki na pomoc dla rodzin ewakuowanych z Afganistanu. Pieniądze są potrzebne na wsparcie psychologiczne, porady prawne, leki i zapewnienie opieki dzieciom uchodźców. Jeśli oglądając zdjęcia z Kabulu, obrazy ludzi uczepionych samolotu przytulałaś własne dzieci, albo szeptałeś do siebie, masakra, teraz masz okazję zrobić coś dla ewakuowanych. Każda złotówka się liczy. Dziękujemy. Kim był Tomasz Knapik? Tomasz Knapik nie żyje. Jego głos znała cała Polska. Karierę medialną rozpoczął jeszcze przed maturą w radiowej rozgłośni harcerskiej. Następnie pracował w polskim radiu, głównie w Trójce i w telewizji polskiej. Reklama na początku lat 90. Gdy w Polsce rozkwitał rynek kaset wideo, czytał wiele filmów. Po zmianie ustrojowej został lektorem Polskiej Kroniki Filmowej, pracując tam do końca jej istnienia. W 1993 zaczął współpracować ze studiami dźwiękowymi takimi, jak Studio Publishing, Studio Eurocom, czy Studio NBF. W 1995 został zatrudniony na stałe w telewizji Polsat i stał się głównym lektorem stacji. Czytał niemalże wszystkie filmy i seriale, a także zwiastuny zapowiadające ich emisję. W 1996 powrócił do współpracy z Polonią 1. W 2005 był jednym z głównych lektorów w filmach i serialach w telewizji Tele 5. W latach 2005-2007 współpracował ze stacją TVN oraz TVP1. W 2008 nagrał zapowiedzi głosowe dotyczące przebiegu trasy dla systemu informacji pasażerskiej w warszawskim ZTM emitowane w autobusach i tramwajach. 16 września skończyłby 78 lat.